Hej, siemanko, tu Miaska 16 w nowym sezonie. W kolejnym odcinku stosowania kebabów na kanale. Dzisiaj kebabem testowanym jest ala kebab. Zobaczymy, ile w jakiej cenie są jakieś tortille, pity, sałatki, hotbog wegetariańska. Jest sporo rodzajów, mamy tutaj falafele wegetariańskie. W sumie to zaraz mu to pokażę. O, tak to wygląda. Szawarma, bo 30 zł są też. Tutaj są jakieś boksy, buły, rollo. Kurde, nie wiem, wziąłbym chyba za 16 zł. Ten amerykański z surówkami. Za sobie 11 za 16 zł. Chyba będzie to dobry wybór. Dobra. Więc wchodzimy do środka. Szymanko, witam was po małym cięciu. Co nie takim małym minęło sporo czasu, bo jak wszedłem do tego właśnie kebabu, to generalnie czas, żeby do otwarcia, to był jeszcze pół godziny, bo mieli dostawę. Więc tak naprawdę minęło tak 40 minut. Mam już tego kebaba i no jest całkiem dużych rozmiarów, jak za 16 zł. Jest on z frytkami, właśnie dopiero teraz zauważyłem, że to jest kebab z frytami. O, to się odrywa trochę się tortilka. Ładnie wyciągniemy, o. O, na chrup wysmażony, wypieczony na chrupko. Że widać, czekaj, na chrupko. Sos majonezowy. O kurde, upadł mi telefon, bo słuchajcie, ten kebab to się porwał na pół. Trzymałem go i się rozerwał. Ale skurkowany jeden. Ale jazda. Ciekawie będzie widać na filmie ten, jak ten telefon leciał. Starałem się łapać kebaba. Tak w sumie obniży to notę strasznie. Tak mi się rozwalił. Idealnie na pół się przerwał. Mięso mi z kebaba jeszcze na ziemię wypadło. Ogólnie jak mi porwał się, byłem w szoku i tak się chciałem łapać tylko kebaba, nagle patrzę, kurwa, telefon leci już po telefonie, ale nic się w sobie nie stało. Twardy zawodnik. Ale ogólnie dobry. Coś wyczułem tutaj majonez, ale jeszcze muszę zobaczyć, to na pewno majonezowy sos. Jakoś majonezowy sos przypomina. Ogólnie bardzo dobrze przypieczony ten kebab jest. Ogólnie jeśli każdy kebab się tak rozrywa na pół, na przykład ktoś trzymałby bez siatki, bo ja na szczęście w siatce trzymam tylko kebaba i reszta tego kebaba została w siatce, więc nie straciłem, ale jakbym trzymał w rękach tego kebaba i rozerwałbym się w rękach, no to już wtedy byłaby lipa, bo straciłbym pół kebaba, więc tutaj taka niska nota będzie, tutaj daje taką solidną czwóreczkę. Nie wiecie co, piąteczkę, bo jednak dobrze wypieczona tortilka, która się, powiedziałbym, która się nie rozpada, ale nie rozpada się w sensie, że się płaty tortilli, bity nie odrywają, ale to nie pasuje, bo ten kebab się po prostu porwał na pół. Dobra, nieważne. On się rozrywa. To jest czwórka.
No to tego kebabu to 4 na 10. Myślałem, że będzie lepszy od szafranu, ale szafran jednak niby tego kebaba nie miał przypieczonego, ale przynajmniej nie porwał mi się na pół. Znaczy on był krótszy, był mniejszy i tańszy o 3 zł. A jeśli chodzi o tego kebaba, to myślę, że to będzie coś lepszego. On się tu w ogóle, a nie wiem, czy będzie widać. Kurde, nie, nie wiem, czy... O, chyba widać, rozpierdolił się, za przeproszeniem. Już tak... Całkowicie w ogóle tu z boku jakby tortilli nie ma. Także nota 4 na 10. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z Mężkiem. Lajkujcie filmy. Udostępnijcie filmy znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy na następne Hejśman. Podmiot 16. Widzimy się w kolejnych recenzjach hebów na kanale. Cześć. Subskrybujcie kanał, lajkujcie filmy, udostępniajcie ten film znajomym. Siemanko, do następnego kebabu. Cześć.